Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Do Kobierzyc zjechała się praktycznie cała Polska. W imprezie wzięło udział kilkuset fighterów z 38 ośrodków. Jest więc progres, jeśli spojrzymy na liczbę startujących. W tę stronę organizatorzy zmagań chcą właśnie zmierzać. Liczą, że edycja 2016 będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem. W imprezie miała wziąć udział ekipa z Ukrainy, ale ostatecznie koledzy ze wschodu ze względu na sytuację w swoim kraju zrezygnowali z przyjazdu. Zawodnicy, którzy walczyli na matach w Kobierzycach, swoje występy dedykowali właśnie Ukraińcom. Byli jednak też goście z zagranicy. Na Dolny Śląsk przyjechali karatecy z Niemiec, Austrii, Czech i Rosji. Najliczniej reprezentowana była oczywiście Polska. Zespoły mogły się składać z różnej liczby zawodników. Najmocniejszy skład wystawiła ekipa Jacka Lamota. To absolutnie nie było tak, że w akcji zobaczyliśmy tylko doświadczonych karateków. Dla wielu był to dopiero pierwszy krok. Debiutanci mogli liczyć na największe oklaski od kibiców. Zmagali się nie tylko z rywalami, ale też z wielką tremą. Rywalizacja odbywała się w wersji full contact, tak więc nie zabrakło efektownych pojedynków. Z pierwszych miejsc cieszyli się m.in. Oda Kuliga, Monika Kurządkowska, Maria Warmuła, Joanna Zdeb, Marcel Kopi, Dariusz Dudzik i Michalina Michalska. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.